Sportowcy wiejscy na start. Koleżanki i koledzy, szanowni goście, już po raz trzeci podsumowując sportowe dokonania roku osiągnięte przez członków Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, spotykamy się w gościnnym i jakże przyjaznym dla nas Uniejowie. Rok 2018 to oczywiście rok zimowych igrzysk olimpijskich w koreańskim Pyeongchang, zaznaczony udziałem polskich olimpijczyków spod znaku LZS. To również rok wytrwałej pracy szkoleniowej, organizacyjnej, bez wyjątku wszystkich naszych zawodników, trenerów czy działaczy. Nasze sportowe i organizacyjne wyniki są pochodną bardzo dobrej współpracy z samorządami, przede wszystkim tymi najniższego szczebla, ale i z powiatowymi i wojewódzkimi również. Te ostatnie wspierały nasze poczynania przede wszystkim o charakterze ponadregionalnym, umożliwiając udział we współzawodnictwie ogólnopolskim. Nasza działalność wspierana jest również przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, choć środki finansowe na nasze proponowane przedsięwzięcia niestety z roku na rok są coraz niższe. Ale mimo to, że są niższe, udało nam się w skali naszego kraju ponownie zdobyć około 22% punktów w systemie sportu dzieci i młodzieży. I tutaj taka na samym początku mała uwaga, że wyniki, którymi na dzisiaj dysponujemy w tym systemie sportu dzieci i młodzieży, nie do końca mogą być precyzyjne i bardzo dokładne, ale podsumowanie robimy w oparciu o stan wiedzy na dzień dzisiejszy. A zatem czas podsumowanie rozpocząć. Rozpoczniemy je podsumowaniem takiej imprezy, która w różnych latach różnie się nazywała, na zlecenie ministra sportu i turystyki je realizujemy, a w roku w tym roku miała ona wymiar szczególny z racji stulecia niepodległości naszego kraju. To było promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej właśnie przez wyróżnienie najlepszych projektów pod nazwą 100 lat niepodległości na sportowo realizowanych w środowisku wiejskim. Tutaj szanowni państwo, poinformuję, iż do konkursu poszczególne województwa łącznie zgłosiły 49 imprez, których to imprez każda komisja wojewódzka wyłoniła najlepszą imprezę w swoim województwie. Oceny tak zgłoszonych propozycji do Rady Głównej dokonała Centralna Komisja Konkursowa z udziałem przedstawiciela ministra sportu i turystyki, a której pracą tej komisji miałem zaszczyt przewodniczyć. Dziękując wszystkim członkom komisji za bardzo aktywną i rzetelną pracę, w jej imieniu chciałbym przedstawić kilka cech wspólnych, towarzyszących realizacji prawie wszystkich ocenianych przez nas przedsięwzięć. Chcę o tym powiedzieć dlatego, że przy laudacji nie będzie możliwości przeczytania tego wszystkiego, co poszczególni nasi organizatorzy zrobili, ale komu powiem za mało, to wszystkich tych mających mało wiedzy odsyłam do wydania Wiadomości Sportowych, gdzie koleżanka Iwona Derlatka starała się oddać klimat każdej z ocenianych tutaj i wyróżnianych dzisiaj imprez. Do tych cech wspólnych należały przede wszystkim zaangażowanie organizacyjne i finansowe samorządów, przede wszystkim z kolei gminnych, ale i powiatowych, rzadziej wojewódzkich, w każdą z przeprowadzonych imprez. Powszechny udział wolontariuszy w różnej ilości, zależnej od wielkości imprezy. Trafność podejmowanych inicjatyw i działań w kontekście oczekiwań społeczności lokalnej, czego dowodem dla nas jako członków komisji była liczba uczestników i kibiców. Bardzo szeroki wachlarz podejmowanych działań. No i oczywiście powszechne odniesienie się organizatorów do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, nie tylko, tu chcę bardzo mocno zaznaczyć i podkreślić, nie tylko przez odśpiewanie czterech zwrotek hymnu państwowego.
Tak jak powiedziałem o tych szczegółach w wiadomościach sportowych, co jeszcze rzucało się w oczy, to to, że wielu przedsięwzięciom towarzyszył wątek edukacyjny, bardzo często związany z zasadami udzielania pierwszej pomocy, czy nabywaniem umiejętności fachowego udzielania tej pomocy. Było i o ekologii i tych podobnych sprawach. Gratulujemy wszystkim laureatom osiągnięcia finału centralnego. Teraz będę prosił laureatów, w momencie kiedy wyczytam laureata, prosiłbym, żeby przedstawiciele wystąpili i ustawili się po mojej prawej stronie, tak czwórkami będziemy nagradzani. Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, województwo warmińsko-mazurskie. Dzień Olimpijczyka to nazwa imprezy, turniej piłki nożnej pięcioosobowy połączony z obchodami stulecia niepodległości, przeprowadzony został 1 maja 2018 roku na boisku w Prątnicy. Mamy przedstawicieli warmińsko-mazurskiego? Bardzo uprzejmie proszę, czekamy. Proszę. Miejsce 15. UKS Feniks w Chucinie. Patriotycznie i sportowo. Chucina to województwo podkarpackie, jeżeli ktoś nie wie. Impreza pod taką nazwą odbyła się na stadionie 15 sierpnia, a na nią składa się turniej piłki plażowej, konkurs niespodzianka dla publiczności, konkurs patriotyczny, finał tenisa stołowego, konkurs plastyczny i wiele, wiele innych działań. Miejsce 14. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Chrobry w Chrobrzu, województwo świętokrzyskie. Serdecznie zapraszamy. To był sztafetowy bieg uliczny połączony ze sztafetą pokoleń dla Niepodległej. Impreza odbyła się 4 czerwca 2018 roku, a głównym celem było propagowanie sportu masowego wśród dzieci i młodzieży i oczywiście stulecie niepodległości. Miejsce 13. LZS Tor Dobrzeń Wielki, województwo opolskie. Festyn pokoleniowy. Co w drugi weekend sierpnia na stadionie Tor w Dobrzeniu Wielkim odbył się ten festyn dla wszystkich mieszkańców gminy. O wręczenie pamiątkowych grabertonów bardzo uprzejmie proszę pana marszałka i kolegę Tadeusza Tomaszewskiego. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie radny. I do wspólnego zdjęcia wręczających też bym prosił. Panie marszałku, panie radny. O, do wspólnego zdjęcia. Bardzo proszę. Miejsce 12. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zryw Miłocin, województwo lubelskie. Gramy do Niepodległej. To ich przedsięwzięcie, które odbyło się 11 maja w Miłocinie, a w którym to uczestniczyło około 540 osób przy patronacie honorowym wojewody lubelskiego, a patronat medialny Polskie Radio Lublin, TVP3 Lublin i Dziennik Wschodni. Co impreza niosła w sobie, zachęcam do wiadomości sportowych. Miejsce 11. MLKS Tucholanka Tuchola. 26. Bieg Borowiaków, województwo kujawsko-pomorskie. W tym biegu wzięło udział 29 września 617 uczestników. Miejsce 10. Lux Borkowo-Kościelne, województwo mazowieckie. To trzeci borkowski bieg integracyjny z okazji stulecia niepodległości, odbywający się podczas 4. pikniku ekologiczno-sportowego. Miejsce 9. ULKS Herkules Truskolasy, województwo śląskie. Piknik rodzinny, przed używkami, uciekaj na własnych nogach. Bardzo ciekawy piknik, który odbył się w dniach 7-9 czerwca w Truskolasach.
a na ten piknik składały się cztery imprezy. Dzień sportu, czwarte indywidualne i drużynowe mistrzostwa gminy w tenisie stołowym i gminne biegi przełajowe. Kolegę Marka Mazura i kolegę Jana Zaleskiego, wiceprzewodniczących Rady Głównej, proszę o wręczenie grawertonów. I proszę do pamiątkowego zdjęcia. Brawo i dziękujemy. Miejsce ósme. UKS Olimpik Lubichowo, województwo pomorskie. Wojewódzki turniej zapaśniczy szkół podstawowych w stylu klasycznym i otwarte mistrzostwa województwa pomorskiego w zapasach w stylu wolnych kobiet i dzieci, młodzików, młodziczek oraz zapasach dzieci. To impreza, którą organizowano w ramach 40-lecia zapasów na Kociewiu i w której to uczestniczyło ponad 160 zawodników i zawodniczek z kilku województw. Miejsce siódme. UKS przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Legnicy, województwo dolnośląskie. To 13. Festiwal Plażowych Gier Zespołowych. Cormoran Beach Party 2018. Festiwal odbył się, wielkie brawa dla tych młodych ludzi, to jest przyszłość Zrzeszenia. Festiwal odbył się 12 i 14 lipca i jak mówią organizatorzy, to jedyne tego typu międzyszkolne zawody w Polsce, łączące cztery najpopularniejsze gry plażowe. To jest beach soccer, beach handball, beach volley, beach basketball. Tłumaczyć chyba nie trzeba. A jak ktoś nie wie, to tych młodych ludzi popytam. Szóste miejsce. Stowarzyszenie Szkoła dla Regionu LKS Olkan Radocza, województwo małopolskie. To 19. rajd pieszy, ogólnopolski zresztą, bieg i rajd rowerowy na groni Jana Pawła II z okazji stulecia niepodległości. To wydarzenie miało miejsce 30 maja 2018 roku, a oczywiście celem było uczczenie stulecia niepodległości i 19. rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła też była okazją do obchodów i organizacji tej imprezy. Miejsce piąte. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Goksit Suchowola, województwo podlaskie. 23. Kros Trzeźwości szlakiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kros, który odbył się 27 maja. Największa impreza w powiecie sokulskim. Trasa biegu, jednej trasy liczyła 10 km, a krosowi trzeźwości towarzyszyły biegi zorganizowane dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach. Uprzejmie proszę kolegę wiceprzewodniczącego Józefa Poteruchę i skarbnika Jacka Kucybałę o wręczenie. Jeszcze chwilę. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jak wcześniej powiedziałem, przewodniczę tej kapitule konkursu już od kilku lat, ale po raz pierwszy w tej edycji nastąpiła sytuacja taka, że miejsce trzecie, czwarte
ex aequo, tak, z taką samą ilością punktów zdobyły. Ale tak w sporcie bywa. I jesteśmy na to przygotowani, panie przewodniczący, tak? Miejsce trzecie, czwarte ex aequo. Gminne Zrzeszenie RZS Woli Krzysztopolskiej, które zorganizowało festyn Brawa, festyn sportowo-rekreacyjny pod nazwą Dzień Sportu i Rekreacji z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Festyn odbył się 3 czerwca, oczywiście w Woli Krzysztopolskiej, to jest siedziba gminy. Przygotowano wiele atrakcji od przedszkolaka do seniora. Drugi w tym ex aequo, trzecim, czwartym, to Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Bałtyk Dziwnów, województwo zachodniopomorskie. Zapraszamy przedstawicieli. Sztafeta 100 km na stulecie odzyskania niepodległości. No trzeba było trochę pobiegać. Zorganizowano tę sztafetę 26 maja i trwała od 9 rano do 7 wieczorem. Tak jak widzicie, szybko im poszło. A sam pomysł, co może jest warte podkreślenia, został wyłoniony imprezy w drodze konkursu wśród dzieci, wśród młodzieży zespołu szkół społecznych. Miejsce drugie. Lubuski Klub Sportowy Lubusz-Słubice. Festiwal Dzień Dziecka na Sportowo. Pod hasłem to jedna gmina, 5 partnerów, 900 uczestników bezpośrednich, 3 wydarzenia, 1 cel, uśmiech dziecka. Serdecznie gratulujemy. I miejsce pierwsze, Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów, województwo wielkopolskie. Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Panie starosto, prosimy też, prosimy panie starosto. Osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50+. Jak państwo wiecie, Orkan Ostrzeszów to doświadczony organizator wielu imprez sportowych, mający znakomite wyniki sportowe, ale również pamiętający o osobach sprawnych inaczej. Przy okazji na marginesie powiem tylko, że jest z nami starosta ostrzeszowski, pan Leszek Janicki. To jest najlepszy dowód, jak w Wielkopolsce podchodzi się do spraw sportu. Ale też powiem jedną rzecz. Myślę, Tadziu, że mogę. Województwo Wielkopolskie, samorząd województwa wielkopolskiego, doceniając partnerów strategicznych, ogłosił umowę na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na 5 lat. Konkurs, na 5 lat. Także tutaj pan starosta, pan burmistrz obecny będą się wzorowali i pana marszałka i kolegę Marka poproszę o wręczenie pamiątkowych grawertonów. No jeszcze trochę laureaci najwyższych miejsc mają ten przywilej, że dostają więcej czasu, tak. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, nie tylko potrafią bardzo dobrze organizować imprezy, czego dowód mieliśmy tutaj w postaci nagród przed chwilą, ale również potrafią sami startować i bawić się. Właśnie w dniu wczorajszym dla wszystkich laureatów zostały przygotowane specjalne zawody i teraz chcieliśmy wręczyć puchary dla najlepszych województw w tej wczorajszej rywalizacji. Zapraszam uczestników tej wczorajszej rywalizacji z województwa podlaskiego, które zajęło 3 miejsce.
33 punkty. Miejsce drugie, województwo małopolskie, 35 punktów. I miejsce pierwsze, województwo warmińsko-mazurskie, 37 punktów. Zapraszamy, proszę. A kolegę Jana Zaleskiego uprzejmie proszę o wręczenie pucharów. Mówię, że masz dużo czasu. Bardzo proszę do wspólnego zdjęcia, szybciutko. Jest i trzeci. Tak, bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękuję.